Wysoka Rado, na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 18. sesję Rady Miasta Lubań, zwołaną zgodnie z artykułem 20 ust. 3 cytowanej ustawy na wniosek burmistrza miasta z dnia 4 grudnia 2019 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta Lubań. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję pana Witolda Chojnackiego. Zwracam się do wszystkich osób uczestniczących w obradach Rady Miasta o wyłączenie dzwonków telefonów komórkowych i o nieprzeprowadzenie rozmów na sali oraz informuję, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wysoka Rado, w imieniu Wysokiej Rady witam pana Łukasza Maćkowiaka, skarbnika miasta oraz panią Anetę Szpytma, dyrektora MOPS w Lubaniu. Dzisiejsza sesja zwołana została zgodnie z wnioskiem burmistrza miasta Lubań z dnia 4 grudnia bieżącego roku. O przedstawienie uzasadnienia wniosku o zwołaniu sesji proszę panią dyrektor Anetę Szpytma. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza rada, poprosiłam pana burmistrza o zwołanie dzisiejszej rady w związku z tym, że kończy nam się rok 2019 i stawki, które mieliśmy ustalone dla osób przebywających w schroniskach i dla osób korzystających z usług opiekuńczych przestają jakby z dniem 31 grudnia obowiązywać, a dopiero po projekcie uchwały budżetowej mogliśmy dokonać jakichkolwiek rozeznań ofertowych i zapytań ofertowych odnośnie nowego roku, czyli 2020. Prosiłam również, aby odbyło to się około 10 grudnia ta sesja, dlatego że ogłoszenie w dzienniku urzędowym dopiero będzie obowiązywać nas po 14 dniach te stawki, które są, a my musimy wydać już decyzję od stycznia następnego roku, żeby osoby nie zostały bez pomocy. Dlatego też zwrócono się do państwa z prośbą o dzisiejszą sesję. Zwiększają nam się stawki za pobyt w schroniskach, zwiększają nam się stawki za usługi opiekuńcze. Jak co roku zresztą rosną te stawki. Zmniejsza się jedynie stawka za usługi, może ja sobie wezmę ściągę. Na usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To jest jedyna usługa, której koszt za godzinę nam się zmniejsza, reszta wszystkie stawki wzrastają. Zarówno w schroniskach dla osób bezdomnych, jak i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Chyba nie będę mówić o tych stawkach, bo państwo dostali wysokość tych stawek i się zapoznali z tym. Dlatego prosiłam o tą sesję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, obrady dzisiejszej sesji przewidują następny porządek. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, podjęcie uchwał w sprawach. I punkt trzeci, zakończenie obrad sesji. Przystępujemy do drugiego punktu porządku obrad, to jest przyjęcie uchwał w sprawach. Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr 42 przez 285 przez 2017 Rady Miasta Lubań z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Czy do projektu uchwały nr 1 mają państwo jakieś zapytania? Jeśli nie widzę, przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 1. Kto jest za, wciska przycisk zielony. Kto jest przeciw, czerwony. Kto się wstrzymał, niebieski. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta projekt uchwały nr 1 przyjęła jednogłośnie. Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały nr 50 przez 365 przez 2018
Rady Miasta Lubań z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. Czy do projektu uchwały nr 2 mają Państwo zapytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 2. Kto jest za, wciska przycisk zielony. Kto jest przeciw, czerwony. Kto się wstrzymał, niebieski. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały nr 2 został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 8/45/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Czy do projektu uchwały nr 3 są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu nr 3, wciska przycisk zielony. Kto jest przeciw, czerwony. Kto się wstrzymał, niebieski. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały nr 3 został przyjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem porządku dziennego ogłaszam zakończenie obrad 18 sesji Rady Miasta Lubań. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie.